Przepraszam, przepraszam! Szybko, do wody, do wody! Wujek Pi! Wujek Pi jest troszeczkę odklejony? Możliwe. Co to są za oczy w ogóle? Tu jest jakiś kameleon ukryty. Kalamenon! Kamelenony są tutaj. Dobra, ja już nie ogarnę, to nie dla mnie gra jest. Siema, gram sobie w grę Songbird Symphony i niestety musiałem ją zastopować, bo to jest gra rytmiczna i na starcie już mamy jakąś rytmikę i ona wygląda mianowicie tak. Teraz mam tam jakiś samouczek, można powiedzieć. I muszę klikać S w odpowiednim momencie. Oj, za szybko. Chyba zepsułem. Powiem szczerze, że czasami ciężko jest trafić. Niby grałem kiedyś w osu, niby grałem w jakieś tam gry rytmiczne, ale jakoś czasami ciężko mi jest trafić w cokolwiek. A no tak, bo my teraz ze skrupki się wydostajemy. Paliłem sobie tą grę, szczerze powiedziawszy, na chwileczkę, żeby sprawdzić, o co w niej dokładnie chodzi. No i przeszedłem, można powiedzieć, tylko ten samouczek i poszedłem dalej, to tyle. Znaczy wiecie, przeszedłem sobie tam, gdzie 3 metry na mapie. Oj, skorupka zaczęła pękać, ale super! Muzyka jest mega przyjemna, jest taka... Nie jest 8-bitowa, ale... Znaczy wiecie, 8-bitowa, bo grałem w 8-bitowy, Agellos jest 8-bitowy. A jakoś tak, jak widzę piksele, to zawsze myślę o 8-bitowcach, nie wiem czemu. Oj, niepotrzebnie trafiłem. Ale jest taka mega przyjemna, taka chill po prostu, chilloutowa. Jest burza, jakiś ptaszor. Kim jesteś, ptaszorze? Opowiadaj, odzywaj się do mnie! Jesteśmy jakimś gołąbkiem, trochę taki pingwin z tego wychodzi. No, w ogóle poruszamy się strzałkami, to jest w sumie wszystko. To wygląda jakby to był początek gry dopiero, że wiecie, że odpalam grę i to jest ten. Ale można powiedzieć, że ten samouczek był nam potrzebny. I ogólnie mamy teraz dwie fazy. W ogóle ja bym chciał zobaczyć, co się stanie, jak do wody wpadnę. Ale nie wiem, czy mogę się cofnąć. Mogę się cofnąć. Pod tabem mam jakieś tam diary. Czy ja? Ja się nie... No tak, no takie w sumie się nie topią, ale unoszę się na wodzie, zapomniałem. W ogóle mam wrażenie, że zawsze jak gadam na odcinek, to jestem za cicho. I to faktycznie jest za cicho. Zawsze. Bo jak normalnie na przykład sobie. O, co to jest? To się, co? Ona mnie. O, witam. Bo na przykład jak ja sobie. Może będzie tam. Streamuję sobie na Twitchu, na który zapraszam. Jest tam link w opisie, przynajmniej powinien być. To jest checkpoint. No to jakby nie patrzeć. Dźwięk mam niżej, bo tutaj mam plus 2 decybele, tam mam 0 decybeli ustawione dodatkowo. A wydaje się być głośniej, nie wiem czemu. Może jak krzyczę po prostu bardzo dużo na live'ach, jest taka szansa. Wow, tam wyżej coś jest. Ale kozak, cześć rybko. Ojej, przepraszam, przepraszam. Szybko, do wody, do wody. Ja nie chciałam. Czy ona za każdym razem będzie wypadać z tej wody? Jak wskoczę do niej, to nie ma sensu. Cześć ślimaku. O, ślimaka też mogę pokopać. Dobra, zabieram go ze sobą. Idziesz ze mną, koleżko. Co to jest? Pióro znalazłem. I co mogę z nim robić? Feather update. W sumie nie wiem. Cześć, jelonku. O, ja mogę gwizdać po des. Bo wygląda jak, w sumie nie wiem co, jak jakieś kółka. Raz, dwa, trzy. Złapane wszystkie mam, ja i ty. Co się dzieje? A, że kolejną nutę. Jeszcze jedną nutę muszę znaleźć prawdopodobnie. Czemu to spowolniłem? Nie mogę się cofnąć. I co się dzieje? Mogę teraz się cofać, czy nie za bardzo? A, mogę teraz się cofnąć. Co ja zrobiłem w takim razie? A ty czym jesteś? Hello there! Musiałem dwa razy skliknąć. Co robisz, test? Wujek Pi! Wujek Pi jest troszeczkę odklejony? Możliwe. Dobra, on mi teraz tłumaczy, że muszę najpierw go słuchać, a później powtarzać za nim. Oj, kozackie. Dum, dum, dum. Na great też jest dobrze. Chciałbym excellent, ale wiecie, rytmika nie działa zbyt dobrze. Wszystkie excellent miałem. O, tronowe coś. Chyba nie trafiłem tego drugiego. No trudno. Dobra, robota! Możemy zacząć lekcję. Ojeju, coś tu się będzie działo. Czemu ja tak dziwnie tańczę? O co chodzi? Ej, w ogóle muszę zatrzymać, bo to jest wspaniałe. Nie wiem, że to jest gra rytmiczna, to jeszcze mamy tutaj coś a la karaoke. I mogę sobie na przykład pośpiewać. Follow my steps as I go. I co będzie dalej? The together we'll go on the show. Ale tak się widzi. Zawsze byłem dobry w karaoke. Znowu to samo. Dobra, w sumie pokazuję tą samą muzykę cały czas. A nie idzie mi zbyt dobrze. O, coś nowego. Coraz szybciej, on w ogóle zmienia, jak ja jeszcze gram. To jest naprawdę dobre. O, dziękuję, dziękuję, świetnie mi idzie. A jak się tańcujemy tutaj słodziutko? O, ten jak kuperkiem rusza. Kręć kuperkiem, kręć kuperkiem. Mega dużo rzeczy się tu dzieje. Nie wiem, co się dzieje, no, tak naprawdę. Tyle kolorów, tyle rzeczy się tu porusza. O, mogę mieć na S, ale nie zrobiłem. Zagraj pierwszą piosenkę. Super. Ale powiedzcie, że to nie jest koniec levela, że ja będę mógł coś jeszcze zrobić, bo tam nuty nie znalazłem jednej. A bardzo bym chciał. Gdzie ty lecisz? Wojku! A, dobra, bo ja zapytałem i to pewnie mogę sobie powtórzyć. Okej, okej, fajne. Kiedyś sobie będę powtarzał. Ja zapytałem, czy też jestem pikokiem. To jest puff, chyba? Jeżeli się nie mylę. Mogę się mylić oczywiście, bo nie jestem mistrzem świata w ptactwie. I on mi nie odpowiedział, bo on pewnie sam nie wie, jakim jestem tym takiem. Bo tu mogę na dół sobie zejść na spokojnie. Żółw! Wojowniczy żółwie ninja. Bo mam ostatnią nutę. I co teraz? Mogę pod tabem sobie zobaczyć w sumie, co tu się dzieje. Muszę znaleźć sowę i zapytać ją o coś tam. Okej. Okay. Czyli muszę znaleźć kogoś, kto prawdopodobnie odpowie na moje pytanie, czym jestem. Fajnie, tu sobie możemy zapisać. A ja chyba tam u góry byłem. Tu jeszcze było jakieś przejście na dole. Tędy nie przeszedłem. O, w to miejsce chciałem się udać. A, to jest po prostu grzyb i tu się do góry udaje. To nie fajnie. O, secret znalazłem. Patrzcie, normalnie tak o. Sobie przeszedłem, tak sam się nie. No coś tu musi być ukryte. I są sekrety, kozacko. Tu mogę sobie zagrać. Tam nie przejdę. Mam jeszcze pana ślimaka. Aha, i to jest jako winda, rozumiem. O, i muszę w odpowiednim momencie klikać, żeby poszło. Otworzyłem sobie przejście, ale. A, i mogę się z nim przywitać i pewnie kolejną piosenkę zagrać. Bo mi mówi, że jestem hok. Nie mam pojęcia, co za tak po polsku. No ale nie wiem, może jakiś gołąb, czy nie wiem, jakaś wróbel. O, kolejne pióro. To jest jakiegoś innego zwierzaka chyba. Ja w ogóle chyba pióro będę zdobywać cały czas. Help bzz. Daj, co tam chcesz ode mnie? Ja mam go zaprowadzić do kwiatków, to ja mam z nim się cofnąć, on przejdzie ze mną, czy nie? Nie, on ze mną nie przejdzie, czy ja muszę znaleźć kwiatki po tamtej stronie. O, ciekawe. W ogóle są kolejne 4 nuty, więc obstawiam, że nut będzie w każdym poziomie 4, chciałem to w sumie powiedzieć. Ale nie jest pokazane, ile ich będzie w całej grze. Ciekawe. O, save point, tam save pointik. Długi teren i tu jest wejście do jakiegoś drzewa. Obstawiam, że drzewo będzie kolejnym terenem, do którego mogę się udać. O, kolejny ten, kolejne piórko. Co to są za oczy w ogóle? Tu jest jakiś kameleon ukryty. Kalamenon! Kamelenon!
Balony są tutaj. A i temu dalej muszę znaleźć te kwiatki. Dźwignia spowodowała, że leci woda, jabłka, wszystko tu się dzieje. O, nutę mam. A już nie mogę jej przestawić, co ciekawe. Dobra, tak czy inaczej. A oni kradną ty jabłko. A jak zagram ten dźwięk, to będę coś miał z tego? Nie, nic z tego nie mam. Ale jest szansa, że to będzie działać na zasadzie takiej, że jak spotkam nową osobę, która będzie chciała ze mną zagrać piosenkę, to pewnie będzie nowa kombinacja przycisków. W sumie nowa kombinacja bardziej tych, jak to się nazywa? Rytmiki, bardziej o to chodziło. I pewnie na tej grze, na tej zasadzie polega, chciałem powiedzieć. O, bo tu są przejścia jakieś, cześć leniwcu. I tu są jakieś inne leniwce. Mamy kolejny dźwięk odkryty. A ja chciałem bardziej kwiatki sprawdzić. Ja szukam kwiatków, ja wiem gdzie one są, bo widzę je, tam na dole są, pająki je trzymają. I że drzewa to są przejścia, a nie ten, zmiana terytorium. Witaj żabo, żaba nic ode mnie nie chce. Aha, dobra, i tu muszę dźwięk kliknąć. Co się stało? Aha, i oni się teraz spotkają, bo to jest miłość ich życia. I mamy kolejną nutę, ale super! A gdzie mnie drzewo będzie prowadzić? Niżej będzie mnie prowadzić, ta pszczoła cały czas za mną lata. O, jestem w sumie chyba w miejscu, w którym chciałem być. No, witajcie pająki, przy okazji mamy jakąś nową nutę. Serio, tu nie mogę wejść? Wygląda jakbym dał radę tam, jest takie przejście malutkie. Ile mam nut z tego poziomu? 4. No to super, bardzo się cieszę z tego powodu, więc ja będę mógł teraz iść maksymalnie na prawo i przejść tym drzewem. Nie, w sumie nie chciałem iść tym drzewem. A nie wiem, czy ja będę miał jeszcze jakieś tu przejście. Ja mogłem cały czas przejść na prawo tam? Nawet nie zauważyłem. Nie wiem, jestem pod tym względem akurat bardzo upośledzony, ale zawsze jak biegam koło checkpointa, to zawsze zapisuję, nie wiem czemu w sumie. To jest ten Kalemenon, który nie chce ze mną gadać. Ten Kalemenon jest chyba obrażony na mnie. Ale tu mam jeszcze drzewo, które mnie ciekawi. Owl House, 3x S. I to jest jakaś inna strefa? Tak, to jest jako inna strefa. Ale obstawiam, że pan Sowa wie wszystko. Ja muszę kliknąć, jak będzie na niebieskim? Chyba tak. Mamy jakąś rytmikę. O kurczę. A, że przytrzymanie. Mamy nową mechanikę przytrzymania. Ale misów rzuciłem teraz. Ale tragedia teraz poszła. Ja coś czuję, że on mi teraz poda nowy guzik do śpiewania. A może nie? Ej, podał, halo, oszustwo. Nie wiedziałem, że ten będzie jeszcze jakiś inny guzik. Aj, jeden muszę trzymać, a drugi klikać. Słaby jestem w tą grę. Jaka tragedia. Dobra, ja już nie ogarnę. To nie dla mnie gra jest. Może muszę się przyzwyczaić. Znaczy, to na pewno muszę się przyzwyczaić. Ale, ale nie, no tragedia. To straszna tragedia. Nie, no tragedia, no. Mam 10 nietrafionych i uzyskałem guzik K. Fajnie, że nie sam obok siebie, nie muszę jedną ręką tego grać. W sumie tak po zastanowieniu się, ja chyba teraz będę mógł... O, balkon, KSK. Co tam będzie? Ja chyba będę mógł teraz z Kamelonem pogadać, albo Kamelon będzie potrzebować jeszcze więcej przycisku, bo obstałem, że na dwóch się nie skończy. Dzień dobry, czy coś tutaj znajdę? Halo? Aj, mogę sobie zeskoczyć stąd. Ej, lecę gdzieś, ja chciałem wrócić do lasu. Muzyka jak z jakiegoś Mario teraz poleciała. Jo, ci krec, ale krainy zwiedzą! Ciekawy jedynie jestem, czy droga powrotna będzie tak samo fascynująca, jak droga, którą tutaj przyleciałem. Oj, tu mam trzy dźwięki. Galus Palace. A co to są za skrzynie? Mogę na nich stanąć, ale chyba nic mi to nie daje. Ej, dzień dobry, dobry, proszę pada. Pogadać, pada. Ten pan chyba nie chce ze mną gadać. Pan jest chyba gołębiem. Gołębie chyba nie chcą gadać z takimi ptakami jak ja. Ja mogę tutaj to wsadzić. Nie wiem, czy tam musi tam być, ale zostawmy to tam. Save point. Dobra, rozumiem. Ej, podskoczyć nie mogę. Rozumiem, że muszę to najpierw zepchnąć, żeby zepchnąć ten drugi klocek na guzik. O, i zasiliłem coś. A, bo ja nie w rytmie klikałem. Mam nowe pióro. Nie mam pojęcia, co mi dają te pióra, ale zbieram je na razie, bo to są jakieś chyba coś ala znajdźki. No i fajnie jest je mieć, prawda? Fajnie jest je mieć. A dzień dobry, jak się żydziczko, czy ja bym mógł z tobą porozmawiać? To jest kaczka albo kura. Dobra, muszę odpędzić to. Udało mi się. Piękną pięśń pani zagrałem. Pani postanowiła zagrać też dla mnie. Jak się cieszę, księżniczka mnie polubiła. Słyszycie to? Słyszysz to, rycerzu? Księżniczka mnie polubiła. O, jest, nie mogę wskoczyć. Panie rycerzu, podaj mi pan swoją... jak to się nazywa, Tom? Skrzydło, podaj mi swe skrzydło. Panowie rycerze nie są zbyt bardzo rozmowni, jak widać. Nie chcą za bardzo ze mną rozmawiać, a szkoda, bo ja jestem śpiewającym ptaszkiem. Co będzie, gdzie ja teraz idę? A, do innego pana. Ten pan chyba nie chce mnie tam pójść. Aha, do tej areny nie mam dostępu. Bardzo niemiło, wiesz, bardzo niemiło. Ej, nie mogę zeskoczyć na dół, poważnie? Nie, nie mogę, mogę się spojrzeć na dół. Fajna mechanika, ale ja chciałem. O, wanna, skakuje. O nie! Proszę, oddychaj. Przepraszam, czemu w każdej wodzie jest ryba? Tam muszę jakąś windę mieć. I can't breathe. Czy on zawsze leci na tą stronę? Chyba tak. A co się stanie, jak go zostawię tutaj? Ta gra chyba nie przewidziała, że będę wredny i będę chciał zostawić go, żeby się udusił. No ale trudno. Znaczy, nie no, fajnie, że ten... Nie dali mechaniki zabijania innych stworzeń w tej grze. To by było straszne. No i zabrali mnie. Ja nic nie zrobiłem, jestem niewidny. Wredne kurczaki. Jo, ci kręcę, przed sądem chyba stanąłem. Czemu ich imperatorem jest jakiś mały kurczak? Jak sobie teraz pomyślałem, że skoro stoimy przed panem wielkim imperatorem, to dla pana wielkiego imperatora przydałoby się, żeby zostawić jakąś subskrypcję. Jeżeli się podoba, to by co robię, zapraszam do subskrypcji. Zostawienia łapki solidnej w górę oraz napisania komentarza, do którego przypnę serduszko. Oczywiście w imieniu pana imperatora, tak? Oczywiście w imieniu pana imperatora. Okej, oni mówią, że albo ja muszę się udać do miejsca, w którym jest Woodpecker, to będzie na polskie dzięcioł. Dobrze mówię? Chyba tak. Albo że to jest miejsce dzięcioła. Jest taka szansa. Zabawne jest to, że ja za każdym razem z nimi gadam, ale nie czytam tego, co oni tam gadają, więc w sumie nie wiem, co się dzieje. O, a tu dla państwa muszę poszukać kurczaczki. Ja wiem, gdzie jest kurczak jeden. Jeden z kurczaków jest imperatorem. Halo, proszę zabrać swojego pana imperatora wielkiego. A tu też mogę wejść. O, to interesujące. O, cześć kurczoczku. Witaj, rycerzu. Co, nie mogę tam przejść na razie? A, nie, mogę, pozwoli mi. A tu jest ściana. Ja musiałbym jakoś tam do środka wejść. Chyba, że oni mi otworzą te przejście. No tu też jest jakiś piosenkarz. Romantyk. Ja muszę dla pana romantyka zaśpiewać jakąś piosenkę? Na pewno tak. Nie mam odblokowanego A. No i coś, czujesz, że po tej strefie troszeczkę pobiegam sobie. Nie, tam u góry byłem. Chciałbym jednak wrócić na tamtą stronę. Ej, kurczaczku, idziesz ze mną? Halo. Kurczak mi się na schodach zablokował, o co chodzi? Ja bym chciał też tu na górę zobaczyć, czy coś tu jest. W sumie chyba ja tędy szedłem, ale nie jestem pewny. Nie, no nie znam tego terenu, czyli nie było mnie tutaj. Ale czy tutaj byłem? Znowu kurczaka zgubiłem. A nie, tu byłem, tu jest ten król. Panie Kulu. Panie Kulu. Ja bym chciał z panem. Panie Kulu. Ole, tajne przejście.
źle skoczyłem i wpadłem do secret rooma jakiegoś. Co za kula? Jakieś bronie są niebezpieczne, nie fajnie. Tu na to nie zejdę, tu musiałbym klikać. A osobno pewnie, raz jedno, raz drugie, żeby sobie schodzić coraz niżej. A, tu muszę przejść jakoś. Dobra, to robimy tak. Tu zeskakujemy. Chciałbym się stać tutaj? Okej, okay. Przesiadłem dalej nawet. Tu mogę na górę się wrócić, no nie potrzebuję zbytnio. Czy tam jest miażdży? Nie, to się wyrówna, no tam też się wyrównało w sumie. Ale mega przyjemnie, mega przyjemnie się klika, pomimo tego, że jestem tragiczny i nie trafiam w większości przypadków. Ale mega przyjemne to jest. O, kręcę. Daj mi pióro i to wyrwa wszystkie kraty. Może lepiej, żeby została w tym więzieniu. Ja w ogóle na tej strefie mam tylko jedną nutę, dwóch nut mi brakuje. I muszę przekonać jakoś pana imperatora, żeby chciał pójść ze mną, bo inaczej jego mama będzie smutna. Ja tutaj nie byłem? O co chodzi? Jojko, jojko z nogami! Dizzy, taka kra kiedyś była. Też to było jajko z nogami. Kolega jajko dołączył do mojej drużyny pierścienia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Tam jeszcze nie wejdę, bo nie jestem w stanie. Czy kolega jajko ma jakąś specjalną umiejętność poza tym, że biega za mną i jest jajkiem? On chyba nie ma jakiejś specjalnej umiejętności niestety. Ale może ktoś go chce? O, może mam komuś go oddać. Wiecie, że to jest jakiś, nie wiem, ich przyjaciel, dziecko czy coś w tym stylu. Trzeba tylko znaleźć miejsce, gdzie powinienem oddać. Może do imperatora. Pan imperator chyba nie chce ze mną gadać cały czas. Mam pewien pomysł, jak ewentualnie mógłbym się do imperatora dostać. Tylko pytanie, czy to wyjdzie, bo ja tak gdzieś mogę dolecieć. O właśnie. Że co mi to daje, jak ja literki A nie mam do użytku. A mogę na przykład ryby zabrać ze sobą? Idź ze mną. A co jeżeli tu sobie na dół zejdę, bo w sumie tutaj nie wchodziłem. A dobra, to jest po prostu to przejście, zapomniałem, że tutaj byłem już w sumie. I tu jest wyjście z zamku, jakbym w sumie dał radę jakoś tę kratę podnieść, to mógłbym zejść na dół. On mi teraz przejść pozwala, bo mam kolegę jajko. Ja cały czas się kręcę jak głupi w tamtej lokacji, szukając jakiegokolwiek przejścia. Czy tu mam inne nuty? Tu mam inne nuty, o ciekawe. Dostałem nową nutę, wystarczy tylko słonecznik do góry pociągnąć. Bardzo się cieszę z tego powodu, czy to spadnie? Ale jestem, czy jakbym się pomylił, to by się coś stało, że na przykład on by spadł razem z tym. O, ciekawe. A to po to on mi jest, ja dzięki temu mogę sobie właśnie klikać guziki. Udało mi się! I teraz woda będzie spływać niżej, zasilając potężne maszyny! I otworzy nam tajne przejście, do którego jak najszybciej się udam, ale pierw tutaj u góry, bo tutaj jeszcze nie byłem. O, cięcioł! Otworzyła się tuba z Mario i nowa muzyka! No trzeba klikać! Oj, to jest trudne, bo to mi nie pokazuje, kiedy mam kiedy mi się udało. Ale kiedy im więcej piosenek, tym coraz gorzej mi idzie, to jest żałosne z mojej strony. Czy on mi pokaże A, guzik? Fajnie by było w sumie. A on tron robi! A, ja myślałem, że oni chcą, żeby właśnie takie głowę sowy im postawił tam kolejne. 11 nietrafionych, no ale się nie spodziewałem tego. Mamy save point i myślę, że w tym momencie moglibyśmy sobie zakończyć ten wspaniały odcinek. No i cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku, no i trzymaj się.